ماذا عليه؟ محمد علي planował Egipt od roku 1804 roku do 1840 roku. Zbudował jego meczet tu w środku Cytadela Saladina. Meczet ten jest uznany, bardzo znany tu w Kairze, srebrny meczet albo alabastrowy meczet. Srebrny meczet, który znamy, każda kobuła zdobiona jest srebrem. Czemu alabastrowy meczet? Bo na ścianach w środku niowa i zobaczysz meczet ten. Wracamy do meczetu Muhammada Aliego już. Każdy minaret jako duch. Państwo widzą ten meczet czy nie? Halo? Halo, halo? Widzimy po lewej. Dobra, no. Ale... Aliego i to cały na zewnątrz to Cytadela Saladino. Był prezydent Egiptu Nasser od roku 1954 roku do 1970 roku w czasie Nassera. Dodanie do środku Cytadela i używanie jako więzienia w czasie był prezydenta Nassera. Tu, na górze, was widzą? I zaraz pokażę wam po lewej stronie, zaraz zobaczymy. Tu stoją przed nami meczet po lewej stronie, to meczet Sałtana Hasana po lewej stronie. Ten meczet pochodzi z XII wieku naszej ery. I meczet po prawej stronie. Prosto to meczet został zbudowany w czasie Tidefa Ismaila w XIX wieku naszej ery. Ale jak powiedziałem wam, proszę państwa, najlepsza architektura islamska po całym kraju to meczet. Tutaj, po lewej stronie, meczet Sałtana Hasana, po lewej stronie. Tak. I tak mówimy tu w kraju, że meczet Sałtana Hasana to korona architektury islamskiej. Wybraliśmy taką drogę dla państwa, żeby państwo zobaczyć cały Kair, prawdziwy Kair, prawdziwe miasto. Lepiej niż taka droga, kiedy wracamy, państwo widzą, droga obok Nilu, tu nic po drodze można zobaczyć. Ale wybraliśmy taką drogę specjalną dla państwa, żeby państwo zobaczyć więcej tu w Kairze. Prawdziwy kraj, prawdziwy Egipt, to coś innego, nie tak jak Hurghada. Proszę państwa, Hurghada to nowe turystyczne miasto. Najstarszy hotel został zbudowany w Hurghadzie, Sheraton Hotel, 1979 roku. Więc Hurghada maksymalnie tu jakieś 100-1000 lat. Ale to Kair od dawnych czasów. Ludzie mieszkają tutaj. I to prawdziwy kraj. Sklep spożywczy po prawej stronie. Kawiarnie po prawej stronie. Kawiarnie u nas, tak jak dyskoteka, bar u was. W kawiarniach, tu, w Kairze, wszędzie u nas. Ludzie spotykają się w kawiarniach. Gadają, rozmawiają. W kawiarniach u nas. U was to dyskoteka, ale u nas to kawiarnia. Czy nie ma wypadków? A, oczywiście są. Ale jest proszę państwa, bo jak pan ma na imię? Wiesław. Panie Wiesław pyta, czy są wypadki u nas? Bo jeżdżą szalenie. Są, ale proszę
proszę Państwa, u nas profesjonalny kierowca, u nas to prawda w Kejza i w kraju w ogóle, ale w Kejza tak zawsze mówimy, ja mieszkałem tutaj 10 lat i zawsze mówiliśmy, że jeśli ktoś umie prowadzić samochód w Kejza, umie wszędzie. To prawda, jeśli ktoś umie prowadzić samochód tutaj w Kejza, to okej, ma... ale to tu... przed nami po prostu. Nawet architektura tego muzeum, jak Państwo widzą, to islamska architektura. Islamska architektura zawsze to... I warto też zobaczyć, proszę Państwa, to coś innego. Muzeum Narodowe, Muzeum Faraonskie, jest w Kejza, Muzeum Islamskie tu, po prawej stronie, i Muzeum Koptyjskie w Stan Kejza, na południe od Muzeum Narodowego naszych kilometrów. Ludzie tutaj po prawej stronie to czekają na autobus, państwowy autobus autokar. Budynki tu, gdzie jesteśmy teraz, mają prawie 150 lat, bo takie wysokie okna. Takie przednie. Polski polonez. Aha, polonez, no, po prawej stronie. Rządu Giebskiego do XIX wieku naszego. Teraz siedziba rządu Giebskiego jest na północy Kairo. Pałac Al-Tahadija. I pałac ten, no to już tutaj po lewej stronie. Pałac Abina. Dzisiejsze, proszę Państwa, jak Państwo widzą, taka kopia, tak jak Dubaj. Daleko stąd 60 km. Na drodze powrotnej do Hurghady. Na pewno chyba ktoś z Was zobaczył to rano. Tam budujemy wszystko nowe. Ale przede wszystkim nowa stolica naszej Ukrainy, nowy Kijów, zajmuje 170 tysięcy hektarów. 100 metrów wysokości. Tam budujemy miasteczko sportowe, 5 nowych stadium. Miasteczko kultury, nowa opera. Nowe muzeum, nowe ministerstwa urodnia. Przeprowadzicie wszystkich urzędników stąd, z Kairo, stąd do nowego Kairo. Jest stacja metrowa, podziemna stacja metrowa tutaj, Muhammad Nagib. Tu, po prawej stronie, tutaj stacja metrowa, podziemna stacja metrowa. To stara metro, stara linia. Metro kajerskie, to najstarsze na Afryce, zostało otwarte w 1988 roku.
I stara linia tu wyruszy 40 km. Ale już teraz są 4 linie. Nawet jest linia tu z piramidy do Kairu, do centrum. Siemens buduje dla nas kolej nowy od Suezu do nowego Kairu, a potem do Aleksandrii, 600 km do Wyszy. Pociągi będą kursować 250 km na godzinę. To pierwsza linia, kolej. I druga linia z Kairu do Asuanu, 1000 km. Trzecia linia z Hurghada do Luxoru. Wszystko będzie skończone za 3 lata. Za ile? Za 23 miliardów euro. To Siemens, na pewno Was znają tego. Siemens, bardzo znany niemiecka firma, to buduje dla nas. Tak wygląda autokar przemysłowy, komunikacja przemysłowa, tu po prawej stronie. Niebieski autokar. I dokładnie, proszę Państwa, jesteśmy teraz w centrum Kairu. Na sercu Kairu, tak mówimy, na sercu Kairu, w centrum Kairu, tu. Tu dzielnica tutaj, na spacer, ludzie tutaj spacerują wieczorem, dziewięciana. Przed koronawirusa cały tutaj nie śpi, to miejsce tutaj w centrum Kairu nie śpi, tak mówimy, Kair, miasto nie śpiające. Do rana, proszę Państwa, dziewięciana to chodzą na ulicę tutaj. Ja pamiętam, że czasem stoję tu w Kairze też. Kiedy ja mieszkałem tutaj w Kairze, do rana tak można spędzać czas, tu spacerujemy tutaj do rana. I przed nami to place Tahrir, chyba na pewno Państwo pamiętają, rewolucja nasza przeciw Mubarakowi. Mubarak był prezydent, już nie żyje, zmarł w zeszłym roku. Rządził pan Egiptem od 1981 roku do 2011 roku. Tutaj odbywała się nasza rewolucja 2011 przeciw Mubarakowi, tu na placu Tahrir. Po prawej stronie to Muzeum Narodowe, proszę Państwa, Muzeum Faraonskie. Muzeum Narodowe, w którym są 136 tysięcy eksponatów. Przed nami to podziemny parking tu. Jesteśmy teraz na placu Tahrir. Jesteśmy dokładnie na centrum Kairu. I piękne zwierzęta tu po prawej, po lewej stronie. Tu, jak uznam Wam, piękne zwierzęta są tylko są tu w Kairze. Obelisk faraona Ramzesa II stoi tu po lewej stronie. Po lewej stronie to obelisk faraona Ramzesa II. I cztery sfinkse tu z Karnaku, z świątyni Karnaku z Luxora. Ten przed nami to Omar Makrama, pomnik Omara Makrama. Meczet ten bardzo znany meczet, bo po śmierci tak odbywa się tutaj ceremonia pogrzebowa, był prezydenta, był premiera, był ministra tu w tym meczecie, a potem musimy jego trumę do grobowca. I ulica ta przed nami, ulica, która jest zamknięta blokami, tutaj, proszę Państwa, za blokami jest ambasada amerykańska. Ulica ta, no tam jest amerykańska ambasada. Ulica do ambasady amerykańskiej jest zamknięta blokami od czasu rewolucji, od 2011. I przed nami tu wyspa Zamalek. Najlepsze miejsca tu w Kairze, najładniejsze, najspokojniejsze miejsce tu w Kairze. Wyspa Zamalek stoi ambasada polska na wyspie Zamalek. Najdroższe miejsce u nas w Kairze to wyspa Zamalek, na której stoi wyspa Zamalek. I tam widać wieża kairyjska, została zbudowana w czasie był prezydenta Nasera. 180 metrów wysokości stoi. Wieża kairyjska stoi na wyspie Zamalek, gdzie tam jest Kępiński. Kępiński to polski hotel. Właściciel tego hotelu pochodzi on z Wrocławia. Mieszka on w Niemczech. Biznesmen, to jest polski, pochodzenie z Polski, ale mieszka w Niemczech. U nas są Espolino. Zapraszam. Chwila. Można filmować, można ruszyć zdjęcia. Dobra, to jest.
Skyrim, Porta Banzo, yes. Dlatego, że tak zawsze mówimy tu w Kajeza, stąd do Muzeum Narodowego na przykład tu pół godziny samochodem albo 5 minut pieszo. Co znaczy, że pieszo tutaj w Kajeza szybszy niż samochodem. Tu w stylu. Tema Słońska, oczywiście nie pozwolę krokodylów przybywać na północy. Ma jakąś kratę metalową. Akwidukt, proszę, pamiętajcie Cytadela Saladina? Akwidukt, to był tu, przed nami, jeśli was moją bezdymszą, jak na kartkach ja dałem, akwidukt, koło wodna, to było tutaj, tu, w tym miejscu i nosić wodę do Cytadela Saladina na wschodzie Kairo. Jeśli was zobaczysz na zdjęcie, tu. Tutaj w tym miejscu. Zdjęcia to zrobione 1806 roku naszej. I co ja dałem wam, co to jest? To historia naszej. Druga piramida została zbudowana przez Hitlera i ostatnia piramida została zbudowana przez Mikrygusa. To w starym państwie, czyli 5000 lat temu. Zróbmy państwo, to dynastia 11 i 12. Faraon, bo to Giza tu przed nami, proszę Państwa, okej. Okay. Kair leza na wschodnim brzegu Nilu, tu Kair. Warto zobaczyć. I co budujemy, jak wozałem wam rano, budujemy po prawej stronie, po lewej stronie, to obwodnica kajerska przede wszystkim. Już znowu to obwodnica kajerska. Po lewej stronie, po prawej stronie budujemy tu trasa drogowa dla trolibus, bo raz pierwszy będzie kursować u nas. I co, to rząd kijewski, zburzyć wszystkie budynki, domy tu. Daliśmy każdego właściciela za jeden pokój 70 tysięcy funtów. Jeśli ktoś posiada tu na przykład mieszkanie trzypokojowe, daliśmy mu 120 tysięcy funtów za trzy. I wczoraj daliśmy wszystkim. I tu budujemy trasa drogowa dla trolibus, bo raz pierwszy będzie kursować u nas. Ja zobaczyłem to u was w Katowicach kiedyś, ale to będę po raz pierwszy u nas w Kajza. Tu, po prawej stronie, tutaj, i po lewej stronie.
ja przygotowałem to dla turystów, dla was, dla państwa, że mówię, ja zauważyłem kiedyś, kilka lat temu, cokolwiek opowiadam turystom w ciągu dnia, kiedy nie pamiętają wszystko na końcu dnia, to nie pamiętają wszystkie informacje. Dlatego, że przygotowałem to dla wszystkich, żeby państwo, kiedy wracają do hotelu, do kraju, do Polski, wtedy państwo można pamiętać coś, no to wielka piramida, to historia Egiptu, to stare państwo, nowe państwo, średnie państwo, okres arabski i tak dalej. Aha. Na dole, proszę państwa, to coś ważnego, coś ciekawego dla państwa. Litery, hieroglify, znaki. I można państwu zobaczyć, jak to wygląda, faroński i polski. Na przykład A, ok, dowodzą i bardzo znaj po polsku. No, na przykład tu Ania. Ania i Aga to imiona moich nauczycielki w Polsce. Arabska gramatyka. Habibi to dla faceta. Habibti dla dziewczyna, to damska forma, habibti, męska forma, habibi. Ale dzisiaj się taka nowa moda u nas, mówimy habibi dla wszystkich, dla dzieci, dla żony, dla mamy, dla przyjaciół, dla wszystkich, tak mówimy habibi. I teraz coś ciekawego dla państwa. Na górze tutaj jest taki sken zrobiony dla wielkiej piramidy. Pokazuje nam, że coś tu puste, co czeka na nas tutaj w środku, jeszcze nie wiadomo. Ale po co? Między blokami nie ma niczego. Między blokami tu, takie schowane coś tutaj. Chyba mumia faraona, bo nie do kreta do dziś mumia jego, nie wiadomo, że to jest jego mumia. Na pewno coś ważnego, coś ciekawego czeka na nas. No tu skan pokazuje nam puste miejsce. Ale co jest w środku, jeszcze nie wiadomo. Okej, ale na pewno jest coś schowane tu w tym miejscu. To ostatni skan zrobiono 2 lata temu. Byliśmy w szoku naprawdę. Bo coś takie puste miejsce tu między blokami, bo co? I jeszcze tu zobaczymy. Aha, teraz takie, proszę państwa, zobaczymy zaraz za jakieś kilka minut dojdziemy do piramidy. Nie ma wody, nie ma Nilu blisko do piramidy, ale jak państwo widzą czarno-biały zdjęcia, to 1800 roku, to znaczy to 6 km. No tak, bo tam Aswanska, bo daliśmy na początku grać. Teraz woda daleko od piramidy. Chefren, faraon, bosą faraona, który zbudował drugą piramidę w Gizie. Chefren, następca Cheopsa. Ale coś ważnego dla państwa. Materiał tego bosągu. Tuan, proszę. Budownica drugiej piramidy w Gizie, następca Cheopsa. To on, Zenony Tioret. I nie tylko to, jeśli państwo szukać na internecie, faraon zaczyna się uśmiechać. Nie uśmiechać było bardzo łatwo zbijać formować to, ale taka sekunda. Zaczyna się uśmiechać tylko. Jak formowali tu 2 kamienie, ok, na drugim miejscu po diamentach, to co do czasu faraon. A swing z czego? To on, pokaż nam. Takie niektórzy myślą, że Sfinks, przy piramidach, to reprezentuje tego faraona. Taka teoria, ok? Tak, no, w ostatnich 5 latach gaz podziemny daleko od naszej północnej granicy w Morzu Śródziemnym 250 km. Tam odkryto u nas gaz podziemny i będziemy eksportować też gaz podziemny dla całej Europy, dla was. Powiem wam, proszę państwa, Egipt największym afrykańskim partnerem Polski. Jeszcze raz, Egipt największym afrykańskim partnerem Polski. Egipt. Dlatego, że Polska i rząd egipski, rząd polski buduje blisko do kanału Suezkiego miasteczko przemysłowe, nazywa się Katowice, zajmuje 100 tysięcy metrów kwadratowych. I Egipt oczywiście to największym liberalnym arabskim krajem. Ja powiem wam, proszę państwa, że kiedyś polscy archeolodzy odnowili, uratowali świątynię królowie Hatshepsut w Luksorze przez 20 lat. Polacy odbudowali dla nas za darmo. No, dlatego, że flaga polska do dziś jeszcze jest w środku świątyni pogrzebowej królowie Hatshepsut z nowego państwa. Podziękowali Polakom za pracę, za odbudowę świątyni królowie Hatshepsut. Królowa Hatshepsut, faraońska królowa z nowego państwa, 3000 lat temu sama ona banowała Egipt 20 lat, ale wcześniej ona kradła tron od faraona Tutmisa III. Tutmos III był dzieckiem, miał prawo na tron, bo śmierci jego tata, ale ona ukradła tron od niego, bo on był dzieckiem, przyszła. I wreszcie kapłan wtedy nazywał się Sinmut. Sinmut pomagał jej i Sinmut prowadził propagandę.
wygląda dla niej. Figura była córką Amuna, Bóg Słońca, Bóg Słońca. Okej? Okay? Jako święta królowa. Później, kiedy... i ona została przedstawiona jako faraon. Miała męskie ubranie, wszystko. Ale później to świętynia jej została zniszczona przez jej następca, to Wysa III. I Polacy odnowili, odbudowali, uratowali świętynię jej przez 20 lat. Najtrudniejsze roboty zrobiono u nas w kraju przez Polaków. Rozdam później wam zdjęcia świętynie królowej Hatshepsut. Jesteśmy teraz na miejscu. Zwyczajna u nas muzułmanka, kiedy ona ma 18 lat, wtedy ona musi zakrywać włosy. Więc kiedy zobaczymy dziewczynę, to ma zakryte włosy, po prostu to ona jest muzułmanką. Jeśli nie, chyba muzułmanka. Datowanie na koniec trzeciego wieku naszej ery. Najstarszy, pierwszy koszul koptycki na Grecji. I obok tego koszula synagoga Benezra. Synagoga Benezra to najstarsza synagoga u nas w kraju, pierwsza synagoga. U nas w kraju w ogóle 160 tysięcy meczetów, 4 tysiące koszulów u nas i 60 synagog. Najstarsza synagoga to synagoga Benezra od XIX wieku naszej ery. Ale synagoga ta była odbudowana w Wieczyźni pod koniec V wieku jako kościół i używany też jako kościół koptycki. Ale w V wieku naszej ery niestety koptowie, chrześcijanie, prawosławni to nie mogli płacić podatku sałtanom, dla sałtana Ahmada Metulona w tym czasie, sałtan Egiptu. Wtedy kapłani sprzedali kościół. I dla kogo? I dla żydowskiego filozofa. Ben Ezra to był żydowskim filozofem. I zmienił koszul ten na synagogę. W XIX wieku naszej ery odekryte w synagodze Ben Ezra najważniejsze dokumenty, nazywa się Geniza, żydowskie dokumenty, najważniejsze dla wszystkich Żydów na całym świecie. Ale niestety wszystkie dokumenty dzisiejsze są na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii. Na miejscu, gdzie stoi synagoga Ben Ezra, żona faraona dawno znalazła Mojżesza w koszku. I niektórzy myślą, że w tym miejscu też Mojżesz później modlił się. Obok tego, tej synagogi stoi koszul świętego Sergosza, w którym kiedyś została święta rodzina u nas, w czasie jej ucieczki do Egiptu. Nie wiadomo, czy święta rodzina u nas została możliwa, czy nie, tak dalej. Zaraz pokażę. Ta piramida Mikrymu, ta piramida następna i ostatnia po lewej stronie stoi piramida faraona Mikrymusa. Cud czasów faraonów i światów, prawdziwie przymiarnie. W Japonii, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech forma taka, kartusz. Nie wiem, Państwo zobaczyli tą Wiktorę, Skarabosz, Okohorosa, Rączka przed czarą. Tu można Państwo wybierać tą srebra. Wszystkie wzory to srebra, można Was zamówić i przed wyjazdem z Kairo to będzie gotowe dla Was. Państwo dostają, sprawdzają, wszystko ok, to wydarzenie. Zaczynamy współpracę wszystkich z Rosą, był nasz nowy prezydent Al-Sisi. Od roku 2018 roku został wybrany przez wybory prezydenckie do 2024 kadencji. U nas był tylko 6 lat. Nie? Nie?
ale z Ramzesa II stoi tam i to będę najwięcej muzeum w Afryce. Zamieszkam u was, ludzie przyjechali do nas z Atlantydą, zatrzymali Atlantydą i zbudowali grubowiec, piramidę wielką dla naszego farora. Też nie chcę tego. Otrzymasz ofiarą? Pokazał się 100 tysięcy niewolników zbudowali wielką piramidę. Pamiętajcie, że otrzymali smutnego do telefonu. I niewolnicy w czasie farorów pracowali w rolnictwie. W którym kraju niewolnicy zbudowali coś ciekawego, tak jak wielka piramida? To nie ma sensu, nie chcę. Już zaczynaliśmy przerwać wszystkich po lewej stronie. Bo niestety tu miejsce, tu po lewej stronie, wszystkie budynki są budowane na świątyni Dolina Piramida Cheopsa. Wracamy znowu do naszego tematu. Wielka różnica, pokolenie mojej żony, pokolenie mojej mamy. Ale mężczyzna u nas, co on robi, jeśli żona jego umierać? Okej, szonka nowy. Tu proszę, tak, proszę bliżej. Tu można zobaczyć, proszę. Tu. Tak łatwo. Dlatego też świątynia stoi do dziś. 5 tysięcy lat. Zapraszam do góry do całowania Sfinksa. هلا زبراشم Zaczynaliśmy przerwać wszystkich po lewej stronie. Bo niestety tu miejsce, tu po lewej stronie, wszystkie budynki są budowane na świątyni Dolina Piramida Cheopsa. Wracamy znowu do naszego tematu, do piramidy. Egipski malarz w roku 1830 roku. I tak, no to zdjęcie, to on rysował tu. Prawdziwe, w tym czasie. Nil bardzo blisko do Sfinksa, bardzo blisko do piramidy, ale szczęściem daleko stąd. Symetria, proszę Państwa, to coś unikalnego, to charakteruje sztuka faraonska. Jak Państwo widzą, to na przykład... I tak jak wygląda grobowa scena Ramzesa II w Dolinie Królów, jest to 16 metrów głębokszy. To grobowiec królowy na Fertari w Dolinie Królów. Dostęp do tego grobowca 3000 funtów. Do tego grobowca, tak? No. Najpiękniejszy grobowiec. Proszę bardzo. I to imię mojej córki, Lara. Okej, Państwo, co mają imię, imiona na wszelkie? Moje, ale to imię mojej córka, Lara.